W chwili obecnej trwają jeszcze czynności z udziałem osoby zatrzymanej, z udziałem osoby podejrzanej i dopiero po zakończeniu tych czynności będę mogła Państwu podać wiadomości publicznej, jakiej treści zarzut został ogłoszony i ewentualnie te ustalenia, które będą mogły być ujawnione bez szkody dla toczącego się postępowania. Myślę, proszę Państwa, że godzina 16 to będzie ta godzina, kiedy jeżeli Państwo sobie życzycie, będziemy mogli się spotkać jeszcze raz. Natomiast nie jestem Państwu w stanie powiedzieć, czy do tej godziny 16 zakończą się czynności wykonywane z udziałem osoby podejrzanej. Mamy czas do późnych godzin wieczornych, kiedy mija 48 godzin i wtedy prokurator będzie podejmował decyzję ewentualnie co do dalszych losów osoby zatrzymanej. Także godzina 16, ale uprzedzam, że również może nasze spotkanie ograniczyć się tylko do stwierdzenia, że czynności nadal są w toku.